pod nieobecność mojej kobiety. Z Ciarkiem robimy sobie partnerską, seksualną posiadówkę śniadaniową. Ale gdzie ty śmietnik masz? No dobra. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. Ale co ty robisz tutaj? Po co mi tu włazisz, no? Olej? Jak wam to zrobił? Właśnie nie wiem. Czarek nie umie odsmażyć pierogu. Bo nie masz oleju, tu masz masło. Ale przecież ja... A ty jesteś... ja. Dobra. Nagrywam, tu nie mogę jeść jak świnia. Kurwa. Oceń smak. Gorące. No to zajebisty smak. Chowo? Trochę kiepsko się ubraliśmy dzisiaj. No. Dobry jest! Miałeś iść po kawę, a nie moją ulubioną strusę. Nie jest tak źle. Myślę, co powie moja dziewczyna, jak tu przyjdzie. Wejdzie, zobaczy to. Co za cudowne śniadanie. Na pewno to trzeba sprzątnąć. Ja to, nie! Ja to wyrzucę. Nie! Nie graj w te pokebole, tylko chodź. Miał koleżkę, to przyjaciel w sumie. Wciąż walił se pod jego niunie. Po mojej prośbie o komentarze było dużo fajnych komentarzy. Jakby czuję, że budujemy społeczność, jakby jakoś tam nawiązujemy fajną relację. I w ogóle nie o to chodziło. Zachowuj się godnie, jak mi nie będzie. Odchodzę, nie wiem kiedy wrócę. Mężczyzna jest jak statek, musi łamać palce. Wczoraj miałem wstawić filmiki, ale był taki krótki i pomyślałem, nie no, przecież tak mało życia stracą ze mną. Lepiej jakim zabiorę więcej życia. Na półkach już długi czas, a nie miałem okazji spróbować. Tatra mocna, śliwkowa. Zaraz spróbujemy, czy Góral ma rację. O kurde, ej, bardzo to jest dobre. Od wypijania 7 takich Tatr i bicia partnera życiowego. Ten człowiek sobie nic nie robi z zakazów prędkościowych. To wszystko zależy od włodarza. Słuchajcie, nagrywamy film dokumentalny Czarko Invades Poland. Wszystkich chętnych dziewczyny zapraszamy do kontaktu. To jest film taki przyrodniczo-przygodowy. Czego tak świergolisz, śmieciu? Słuchajcie, wiecie jak u mnie jest z pieniędzmi cienko. Trzeba myśleć o innej przyszłości. To spróbowałem, słuchajcie, pozostać takim występowywaczem ulicznym i numer chustką zrobiłem. Najpierw tutaj, o, chustka mnie zaatakowała mocno, tutaj się pan w ogóle nie zainteresował. Teraz byłem kombojem i w ogóle strzelałem z rewolweru, a tak naprawdę z palców, żeby się nie bali. A potem zrobiłem numer, już nie pamiętam jaki, chodziło o... To już nie pamiętam, to powinienem skończyć pewnie. Nie trzeba talerzyka, dziękuję, no. Ta świnia z podłogi zje nawet. A zrób jak Makłowicz, zrób jak Makłowicz. Najlepsze sery... Najlepsze sery... 4. Teraz dostępny także w formie czopków truskawkowych. Dobra wódeczka, co? No, o smaku herbaty. Cześć dzieciaki! Kaczy, widzicie taką biedronkę? Wygląda jak jakiś teatr. Teatr tanik za kopą! I wszędzie leżących palet. Chciałem wam życzyć miłej nocy, żeby was swędziały plecy, tak żebyście się nie mogli ściągnąć, podrapać.